Tego łosia nikt nie przefarbował, Karolcia, bo takie imię dostała, ma zaledwie dwa tygodnie, a już jest gwiazdą. Nic dziwnego, takie umaszczenie jest wyjątkowe i zdarza się bardzo rzadko. Było to ogromne zaskoczenie, i no to faktycznie hmm, pomyślałem, no fak, zobaczyć takiego łosia w ogóle na żywo, nie? a jeszcze móc się nim opiekować. Mówię, no to na te. W tym roku akurat obchodzimy 30-lecie funkcjonowania ośrodka, więc to niezły prezent. Choć samica łosia, czyli klępa osiąga wagę około 300 kg, to na razie jest to kruche stworzenie, o które trzeba bardzo zadbać. Cztery razy na dzień ponad pół litra na jedno karmienie takiego koziego mleka, które jest odpowiednio zatłuszczane. Karolcie odnaleziono w okolicach Sochaczewa. Prawdopodobnie została porzucona przez niedoświadczoną matkę. Niewykluczone, że z powodu swojego nietypowego umaszczenia. Teraz to pan Jacek pełni rolę mamy. Masować, dotykać, ona kontakt ze mną musi mieć tak jak ma z mamą. W związku z powyższym ona jest cały czas przyzwyczajona i takie zwierzę się człowieka nie będzie bało. Wypuszczone na wolność. W momencie, kiedy ktokolwiek no, może się wystraszyć, chciałby ją jakoś przepłoszyć, to stymuluje pewne takie zachowania, gdzie zwierzę mówi: A dlaczego ty, ja? Ty zaraz stąd pójdziesz. I jest atak. Więc to jest zwierzę, które potrafi być naprawdę później bardzo niebezpieczne. Dlatego Karolcia już nie wróci na wolność. Na razie, jak widać, jest jej dobrze. Nie tylko nie boi się ludzi, ale również nie wstydzi kamery.